dzisiejszych godzinach przedpołudniowych powiatowe stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku otrzymało zgłoszenie od pracownika, który wraz z całą grupą dokonywał wykrywania pozostałości bomb na terenie nadleśnictwa Borne-Solinowo. Ten pan, który zgłaszał, poinformował dyżurnego, że wykopano beczki z jakąś substancją nieznaną. Ze względu na to, że to jest obszar byłego poligonu poradzieckiego, mamy podejrzenie, że to może być środek jakiś chemiczny. Do zdarzenia zadysponowano siły środków z JRG w Szczecinku oraz jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Czy jest podejrzenie, co to może być za substancja? Do chwili przeanalizowania zdarzenia i pobrania próbek przez grupę, która przyjechała z Koszalina, niestety nie mogę nic powiedzieć, po prostu nie wiem. Cały teren jest tutaj ogrodzony, zakaz wstępu, tak? Teren tego wykopu jest ogrodzony z prostych przyczyn, żeby osoby postronne nie naszły na to i ewentualnie, jeżeli to był jakiś ewentualny środek bojowy, wojskowy, żeby nie uległ tutaj. A kilka lat temu też tutaj znaleziono podobną beczki. Znaleziono tutaj beczki, prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam, to były to beczki z ropopochodnymi. Odnosząc się do dzisiejszej sytuacji, no nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest bez specjalistycznych badań.